To jedyna taka szansa. Pamiętaj, drugiego podejścia nie będzie. Jestem profesjonalistką. Jestem psychologiem. Spędzimy razem trochę czasu. Czy jest coś, czym mogłabym poprawić komfort naszej rozmowy? Jaki jest cel tego spotkania? Jestem tu, żeby ci pomóc. Czy wiesz, dlaczego się tu znajdujesz? Uratowałem setki osób. Słucham? Uratowałem setki osób. Chce pani zrozumieć? Po to tutaj jestem. Intensywny zapach perfum. Widzę ją. Kobieta. Młoda. Około 25 lat. Za rok zamorduję 3 osoby. Zabijam. Prosty wybór. Za kołnierzyk wkładam hiacynt. Co to było? Wspomnienie ofiary. Przeżywam je na nowo. Rozumie pani? Zabijam osoby, które zaszkodzą światu. Wyczuwam je. Widzę ich przyszłość. Dlaczego? Po co to robisz? Po to się urodziłem. Wiem to. Kiedy pierwszy raz to poczułeś? Mam 15 lat. Przyjaciel rodziców, mężczyzna, wiek średni. Podaję mu rękę. Nagle widzę scenę. Serce bije mocno. On zabija moich rodziców i brata. Nie wiem, co się dzieje. Boję się. Milczę. Moja rodzina została zamordowana 2 dni później. Wtedy postanowiłem, że wykorzystam mój dar. Że zapobiegnę tylu tragediom, ile to tylko możliwe. Rozumiem, że wtedy zabiłeś po raz pierwszy. Nie. To byłaby zemsta. Czy mając wybór, żyłbyś inaczej, jak zwykły człowiek? To nie coś, co sobie wymarzyłem. Wiem, że mam mój dar i wiem, że muszę go wykorzystać. Zostałem wybrany. Gdyby nie ja... Pamięta pani ataki w listopadzie? 12 listopada, zimny dzień. Widzę człowieka, mężczyzna, młody. Ma w mieszkaniu bombę, planuje wysadzić budynek. Zabijam. Ratuję 300 osób przed śmiercią. Byłoby wtedy dużo więcej ofiar. Gdyby nie ja, tak. Mogę powiedzieć ci jeszcze więcej, ale proszę, rozepnij te opaski. Nie zabijam bez powodu. Chcę tylko rozmawiać jak równy z równym.